Rola bardzo wdzięczna, a z drugiej strony wymagająca dość mocnego skupienia, bo w zasadzie kiedy czytałem scenariusz, to gdybym się nie uzbroił w cierpliwość, ale przede wszystkim w silne nerwy, to pewnie bez płaczu tej roli nie dałoby się czytać. Jest to bardzo wzruszający w ogóle film, a ten bohater, odkąd jestem ojcem, no jest mi bardzo bliski. I dokładnie chyba wiem, co czuje ojciec, który dba o swoje dziecko i kocha swoje dziecko najbardziej na świecie. Także więcej nie zdradzę, bo musiałbym opowiedzieć o całej historii naszego filmu. Dość, że no, film wydaje mi się będzie mocno chwytał za serce i to będzie takie kino familijne, kino, które ja uwielbiam. Jako dzieciak lubiłem kino familijne. I później jako dorosły szukałem filmów, które spełniałyby te kryteria i ten film na pewno te kryteria spełnia. A praca ze zwierzętami? Cóż, różnie bywa. Zwierzaki mają swoje prawa, mają swoje przyzwyczajenia, mają swoje również emocje czasami, z którymi nie potrafią sobie poradzić. Film rządzi się swoimi prawami, mieliśmy tam bardzo profesjonalną opiekę, także mogliśmy również liczyć na to, że jeżeli jeden piesek będzie zmęczony, to do akcji przystępuje drugi. Były cztery psy, które grały tego samego bohatera, więc w zasadzie niewielu aktorów może sobie pozwolić na tylu dublerów, ilu miał nasz główny bohater, bo co się tutaj dużo oszukiwać, my jesteśmy tylko dodatkiem do Lampo, pięknego psa, który jeździł koleją. Ale ja muszę zapytać o tą historię właśnie, że z jednym psem nie udało się dogadać. O co poszło? Poszło o to, że chyba zbliżyłem się zbyt mocno do niego i on rzeczywiście miał takie zadanie, żeby szczekać, niecierpliwić się. Chciał koniecznie wyjść za mną z takiego ganku obudowanego na zewnątrz. A ja mu mówiłem, nie, musisz zostać. No i raz wystawiłem przez te otwarte lekko drzwi twarz do niego, no i tak poczułem ciepły oddech na twarzy. Myślę, że gdyby nie był to pies wytresowany, pies, który reagował na polecenia behawiorystów, swoich trenerów, to myślę, że mógłbym nie chapsnąć, ale nic takiego się nie stało.